11 sierpnia wspominamy świętą Zuzannę, dziewicę i męczennicę. Posiadamy dość wczesne świadectwa kultu świętej Zuzanny. Nie są one jednak, jak zwykle, związane z rzymskim cmentarzem, ale z tytułem kościoła, położonego w pobliżu Term Dioklecjana. W VI wieku nazwano go zresztą kościołem świętej Zuzanny. Wtedy też powstała legenda pasyjna, wedle której Zuzanna była córką kapłana Gabiniusza, bratanicą papieża Kajusa oraz krewną cesarza Dioklecjana. Miała ponieść śmierć dlatego, że odrzuciła rękę cesarskiego syna. Stało się to w domu, który przylegał do domu tego ostatniego. Miało to tłumaczyć starożytną nazwę Statio ad Duas Domus. W świetle wszystkich tych szczegółów nie możemy wykluczyć przypuszczenia, że w rzeczywistości chodziło o późne uzasadnienie tytułu rzymskiego kościoła i tak z jego fundatorki uczyniono męczennicę. Wspomnienie obchodzono zawsze 11 sierpnia. Zachowało je również nowe martyrologium rzymskie, ale w sformułowaniu pozbawionym elementów przekazanych jedynie przez legendę. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Zuzanny, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miły.